Regionalna Komisja Konkursowa Zielonego Feniksa jako pierwsza podjęła współpracę z Fundacją na rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks. Chcemy w ten sposób wyróżnić ludzi, firmy i instytucje funkcjonujące na terenie Pomorza Zachodniego za wkład, upowszechnianie i rozwój idei ekoenergetyki na Pomorzu Zachodnim. Bardzo cieszymy się z Nagrody Zielonego Feniksa, dlatego że jest to nagroda, która docenia nasze działania podjęte dużo, dużo wcześniej. Dlatego że w energetyce nic nie dzieje się z dnia na dzień. Aby osiągnąć pierwsze efekty ekologiczne, kilka lat wcześniej, a właściwie kilkanaście lat wcześniej rozpoczęliśmy modernizację sieci ciepłowniczych, dzięki którym likwidujemy, a przede wszystkim bardzo mocno obniżamy niską emisję w mieście. Szczecinianie mogą oddychać czystym powietrzem i wprowadzamy nowe technologie. Jesteśmy prekursorami, jeżeli chodzi o technologie sieci niskotemperaturowych i rozwiązań opartych o opatentowaną technologię Ectogrid, pozwalającą na odzyskiwanie ciepła odpadowego. Cieszymy się, że po 16 latach wspólnych działań Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymało nagrodę. 13 gmin, powiat policki i województwo zachodniopomorskie wspólnie próbują i rozwiązują problemy związane z tym, co nas otacza i co dotyczy naszego codziennego życia. W dużym zakresie są to kwestie związane z ekoenergetyką. Cieszymy się, że nasz wkład i zaangażowanie w działalność proekologiczną został zauważony i doceniony. W imieniu zarządu firmy Selfa bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Naszym największym wkładem w rozwój ekoenergetyki było z pewnością uruchomienie zakładu produkcji modułów fotowoltaicznych w Starym Czarnowie, gdzie nieprzerwanie od 9 lat produkujemy moduły pod marką Selfa. Z kolei w ramach realizacji strategii firmy przyjaznej środowisku od połowy 2018 roku wszystkie nasze wyroby produkowane są z użyciem czystej, zielonej energii. Szanowna Kapitulo, chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować za to wspaniałe wyróżnienie. Odbieram to jako wyróżnienie tylko mojej osoby i mojej działalności, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że na to, co się dzieje w każdej gminie, pracuje cały zespół ludzi i tak było również w tym przypadku. Chciałbym serdecznie podziękować za wyróżnienie. Zielony Feniks to nagroda nie tylko dla mnie, ale także dla moich koleżanek i kolegów, z którymi współpracuję, prowadząc badania naukowe i edukacyjne, przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju naszego województwa i kraju. Od chwili rozpoczęcia kariery naukowej pozyskiwanie i racjonalne wykorzystanie energii, w tym tej najbardziej pożądanej zielonej energii, było w kręgu moich zainteresowań. Nagrodę Feniksa otrzymałem, jak słyszę. Bardzo dziękuję, jestem bardzo zobowiązany, choć od razu nasuwa mi się pewna taka myśl. Nagrody się przyznaje jakby w dwojaki sposób. Jeżeli ktoś coś wspaniałego zrobi, to szybko się mu daje nagrodę. Albo jak ktoś już powoli schodzi ze sceny, to wtedy zaczęło kształt. Ja myślę, że mnie to dotyczy, drugi scenariusz, ale jestem bardzo głęboko zobowiązany wszystkim, którzy pomyśleli, że warto byłoby jakąś tam nagrodę mi dać. Dziękuję bardzo za to. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to szczególne wyróżnienie. Zielony Feniks to jest dowód na to, że zaczynamy rozmawiać o energetyce w sposób odpowiedzialny przede wszystkim. Naukowcy, dziennikarze, politycy, klimatolodzy, biznesmeni szukają właściwego kierunku rozwoju energetyki. Wydaje się, że im więcej będzie tej debaty w tej przestrzeni publicznej, tym lepiej. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wspólnie poszukamy dobrej energii. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować za umożliwienie mi prac w Regionalnej Komisji, której członkowie wnikliwie musieli przeanalizować wnioski i podjąć trudne
bardzo trudne decyzje o przyznaniu medali i wyróżnień. Nagrodzonym i wyróżnionym składam serdeczne gratulacje.